Kasia, mam na imię Kasia, witam Was na kanale Psi Głos. Witam Was znowu z pleneru, jesteśmy w ogródku, więc mam nadzieję, że prześlę Wam taką fajną, pozytywną, wakacyjną atmosferę. Chociaż ten sweter nie jest zbyt wakacyjny, dzisiaj jest trochę chłodniej, jest tak 20-22 stopnie, ale mi to odpowiada. Słuchajcie, ja zarówno lubię, jak jest upał, bo lubię słońce, ale też jeżeli jest dzień troszkę chłodniejszy, to też jest fajnie, bo warto czasami odpocząć od tego upału. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek, to będzie Q&A i będę odpowiadała na Wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy można dodać szczeniakowi do karmy jajko surowe czy gotowane? Tak, jak najbardziej można psu podawać, czy to szczeniakowi, czy seniorkowi, czy po prostu dorosłemu psu, można podawać jajka. Jajka to jest taki superfood, jajka zawierają mnóstwo witamin, minerałów, zawierają aminokwasy egzogenne, więc to jest taka bomba witaminowa. Jak najbardziej podajemy. Jeżeli chodzi o to, czy surowe, czy gotowane, lepiej surowe. Jeżeli boicie się salmonellozy, to po prostu trzeba dokładnie umyć skorupkę jajka, ewentualnie można nie dawać tej skorupki, czyli tylko wylać jajko, skorupkę wyrzucić, ale też powiem Wam szczerze, że ja na przykład podaję ze skorupką jajka. Nela bardzo lubi sobie to pochrupać, więc jej daję, to jest też źródło wapnia, więc można oczywiście dawać skorupkę, ale nie trzeba. I jajka właśnie podajemy surowe, bo już po obróbce cieplnej oczywiście tracą jakieś tam swoje wartości odżywcze, więc surowe. I tylko uwaga, jest jedno takie ale, nie mieszamy białka z żółtkiem, czyli nie bełtamy jednego z drugim, bo wtedy biotyna, która jest zawarta w żółtku jaja, jest niszczona przez awidynę, która znajduje się w białku jaja. I ta biotyna po prostu nie będzie przyswojona przez organizm psa, a szkoda, bo oczywiście ona wspaniale wpływa na sierść, na skórę, więc jajko delikatnie wlewamy psu do miseczki na przykład, albo podajemy całe jajko i w 99% przypadków pies najpierw wyliże białko, a potem dopiero zje sobie żółtko i ta biotyna będzie normalnie przyswojona i jest wtedy, powiedzmy, bezpieczna, więc taka jedyna uwaga jest, żeby nie mieszać białka z żółtkiem, że lepiej jest podawać surowe jajko. I jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie o tym, że jeżeli pies ma uczulenie na kurczaka, no to wtedy nie podajemy jaj kurzych. Na przykład ja tak mam z Nelą. Nela ma uczulenie na kurczaka i ja jej podaję jaja przepiórcze. No dobra, drugie pytanie. Komu poleciłabyś psa rasy owczarek szwajcarski? Owczarka szwajcarskiego poleciłabym i do domu z dziećmi, i do domu bez dzieci. Poleciłabym do domu, gdzie są inne zwierzęta, bo na pewno wiecie, z Nelą, ze mną mieszkają jeszcze 3 koty i relacje układają się naprawdę świetnie. Generalnie większość owczarków szwajcarskich nie ma silnego instynktu łowieckiego, więc one się super odnajdują z innymi zwierzętami w domu. Oczywiście trzeba odpowiednio zapoznać zwierzęta i to jest, myślę, klucz do sukcesu, ale generalnie owczarki szwajcarskie super się odnajdują w domach, gdzie są koty, króliki i tak dalej. Poleciłabym też owczarka szwajcarskiego do domu takiego aktywnego, ale też do domu trochę spokojniejszego. To są psy bardzo elastyczne i jeżeli macie taki aktywny tryb życia, dużo, nie wiem, uprawiacie sportów, to te psy będą Wam towarzyszyły. Ale jeżeli macie spokojniejszy tryb, dużo czasu spędzacie w domu, to one też się w tym odnajdą. Kluczowe jest, żeby jednak znaleźć czas, chęć i siłę na codzienny, dłuższy spacer z takim psem. I to nie spacer po miejskim skwerku, tylko raczej spacer po polu, łące, w lesie i najlepiej, jeżeli byłby to spacer swobodny. Oczywiście w lesie nie można puszczać psów bez myczy, ale na łące, na polu staramy się zapewnić maksimum swobody i wtedy takie psy super potem resztę dnia będą spędzały na kanapie. Oczywiście szczeniaki wymagają dużo większego zaangażowania, ale tak jest z każdą rasą. Są bardziej energiczne, potrzeba więcej wysiłku włożyć to, żeby ten szczeniak się zmęczył, żeby potem więcej odpoczywał w domu. Ale przy, tak jak ja mam Nelę, Nela ma 3 lata, mieszka w naprawdę małym mieszkaniu pod Warszawą. I taki nasz typowy plan dnia, oprócz takich spacerów na załatwienie potrzeb fizjologicznych, taki stały plan dnia też zawiera jeden spacer dłuższy, zazwyczaj bez smyczy albo na długiej lince. Dłuższy to dla mnie jest spacer tak około godziny. Czasami to jest 40 minut, czasami to są 2 godziny, czasami gdzieś jedziemy jeszcze dalej za miasto i to wtedy jest pół dnia na przykład na dworze. Różnie, ale generalnie tak trzeba wziąć pod uwagę, że biorąc takiego psa,
to ten długi jeden spacer około godzinny powinniśmy mieć czas, żeby psa zabrać po prostu na taki spacer, bo inaczej ciężko wymagać od niego, żeby pies sobie spokojnie leżał w mieszkaniu. Zapewnienie psu odpowiedniej ilości ruchu, a odpowiedniej ilości dobrej jakości spacerów to jest podstawa i to dla większości ras. Oczywiście są rasy, wiecie, krótkopyskie, które nie potrzebują aż tak długich spacerów i można inaczej je próbować zmęczyć, ale jednak większość psów potrzebuje takich dłuższych spacerów i biały owczarek szwajcarski również. Raczej bym nie poleciła, ale to właściwie żadnego psa chyba bym nie poleciła, jeżeli ktoś mieszka sam i pracuje 8 godzin dziennie, nie ma kto przyjść do tego psa, posiedzieć z tym psem, no bo jakby to jest za dużo czasu, o tu patrzę, ptaki latają, za dużo czasu ten pies spędzałby sam i jakby całe życie psa kręci się wtedy tylko wokół tego, że on czeka na tego swojego właściciela i to nie jest dobre dla żadnego psa. Więc jeżeli nie ma nas całe dnie w domu i nie ma kto do nas przyjść do tego psa, żeby go wyprowadzić, chwilę z nim posiedzieć, to raczej bym się nie decydowała wtedy na psa. Super jest to opisane w książce Pies jest miłością. Tam jest tak fajnie pokazane, jak funkcjonują psy i co jest ich takim centrum wszechświata. No, my. Więc jak nas nie ma w domu, to one właściwie tylko czekają, kiedy my wrócimy. No i jeżeli ciągle nas nie ma, to te psy ciągle na nas czekają i na tym polega ich życie. To trochę jest takie, no, nieetyczne według mnie. Dobra, taka dłuższa dygresja tu wyszła. Dla kogo jeszcze bym poleciła psa rasy owczarek szwajcarski? Oczywiście to nie jest raczej pies dla starszych osób, no bo to jest duży pies. Jeżeli są problemy z ciągnięciem na smyczy, to taka osoba może sobie nie poradzić. Już słyszałam takie historie, że właśnie starsza para wzięła sobie psa. To nie był owczarek szwajcarski, ale też podobny gabarytowo, jeżeli chodzi o potrzeby. No i po prostu pies tak ciągnął, nie mogli sobie poradzić z nim. Pies miał ogród, ale w tym ogrodzie wszystko niszczył i skończyło się na tym, że pies wylądował w kojcu w ogrodzie i tak wyglądało jego całe życie. No więc absolutnie to nie jest pies dla słabszych osób, w sensie starszych, które no po prostu nie miałyby siły utrzymać takiego psa, no bo weźcie pod uwagę, że owczarki szwajcarskie, niektóre samce ważą 40 kilo. No więc to jest takie przeciwwskazanie, jeżeli nie mamy po prostu siły. No ale głównie chodzi o to, żeby pies miał możliwość wychodzenia codziennie na dłuższy spacer. I tyle. To nie jest pies, który potrzebuje nie wiadomo czego. Oczywiście fajnie, jeżeli go szkolimy, fajnie, jeżeli ma jakieś aktywności typu nosework, jakieś pasienie, takie rzeczy, ale nie jest to koniecznością. Czy karma Adolina Noteci Light odchudzająca jest dobra dla psa? Powiem wam, że z tymi karmami light odchudzającymi to według mnie jest trochę pic na wodę. No bo zobaczcie, jeżeli obniżamy, w takich karmach jest mniej tłuszczu zwykle, no i jeżeli mamy mniej tłuszczu, białka wcale nie jest więcej, no to czego jest więcej? Węglowodanów w tej karmie jest więcej, czyli zapychaczy. A czy jeżeli my chcemy schudnąć, to zapychamy się chlebem? No nie, jakoś mi to nie gra. Znaczy, karmy odchudzające często mają większą ilość włókna, po prostu błonnika, po to, żeby pies, jedząc mniej kaloryczny posiłek, czuł się bardziej syty, bardziej nasycony, no bo błonnik w przewodzie pokarmowym pęcznieje w żołądku i tak jak my jemy coś z błonnikiem, to czujemy się nasyceni, tak samo pies. Ale jeżeli macie psa z nadwagą i to nie jest jakaś patologiczna otyłość, bo tak, z drugiej strony, jeżeli to jest patologiczna otyłość, to zgłosiłabym się do zoodietetyka, żeby dokładnie rozpisał program jakby odchudzania tego psa stopniowo, mądrze, na odpowiednim pożywieniu. Natomiast jeżeli po prostu wasz pies ma nadwagę, ja zostałabym przy tej karmie, którą do tej pory dostaje pies, jeżeli jest to dobrej jakości karma z dużą ilością mięsa i po prostu ograniczała psu stopniowo ilość tej karmy. Wiecie, nie chodzi o to, żeby od razu obciąć pół dawki pokarmu dziennie, no bo pies też nie może chudnąć za szybko, nie wiem, 5-6 kg
kg w ciągu miesiąca, to jest za dużo, więc to na spokojnie zmniejszamy ilość, którą dostaje pies, też żeby pies się przyzwyczaił, żeby żołądek powoli się obkurczał, żeby ten pies nie chodził wiecznie głodny i na przykład, żeby nie zaczął wyszukiwać śmieci na spacerach, bo też nie o to chodzi, trzeba to mądrze przeprowadzić, stopniowo. I właśnie ja bym została przy karmie, którą do tej pory dostaje pies, jeżeli to jest dobrej jakości karma, która nie jest zapchana zbożami, kukurydzą i tak dalej. Albo bym przerzuciła psa na barfa, albo jakąś inną surową dietę. To są diety bez węglowodanów, czyli bez tych zapychaczy. Troszkę można obniżyć zawartość tłuszczu, dawać więcej chudego mięsa, odpowiednio obliczyć tam, ile czego podawać i myślę, że będzie pięknie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy schudnąć i będziemy kupować sobie wszystkie produkty z napisem light, ale będziemy jeść więcej niż jest nasze zapotrzebowanie energetyczne, nasze zapotrzebowanie na kalorie, no to i tak przytyjemy, mimo że jemy te rzeczy light. Więc tak samo jest w przypadku psów, bardziej chodzi o redukcję po prostu, żeby pies miał mniejszą ilość kalorii podawaną niż potrzebuje, żeby po prostu był na redukcji, niż no mniej ważne jest to, co on konkretnie dostaje, czy karmę light, czy taką jak do tej pory, tylko po prostu obniżamy sobie stopniowo tą ilość, jaką dostaje pies. No i oczywiście też pamiętamy o przysmaczkach, bo to też są dodatkowe kalorie. To jest trochę jak słodycze, nie? Jeżeli chcecie odchudzić psa i rezygnujemy ze smakołyków, bo nam za bardzo na przykład podbijają te kalorie w ciągu dnia, to można zrobić w ten sposób, że wkładacie sobie do na przykład słoika granulki karmy, którą dostaje pies i do wieczka na przykład przyklejacie, przyczepiacie jakoś parówkę. Coś takiego bardzo aromatycznego, no i wtedy te przysmaki przechodzą tym fajnym aromatem, a nie dokładamy psu kalorii, nie podajemy tej parówki czy tam innych śmierdzących, fajnych przysmaków, tylko to, co pies i tak by dostał, nam przeszło fajnym aromatem i może służyć jako smaczki. Więc można to w ten sposób rozwiązać. Jaka rasa psa podoba Ci się najbardziej? No biały owczarek szwajcarski, ale powiem Wam, że też bardzo podobają mi się harciki włoskie. No, ale to tak jest, że już to zauważyłam po kilku konsultacjach, gdzie właśnie były harty, że osobom, którym podobają się harty, też się podobają koty takie typu Sphinx, Cornish Rex, Devon Rex. No i tak samo jest u mnie. Ja, jak wiecie, mam kornisze. No i właśnie gdzieś ten typ urody, powiedzmy, mi się podoba i też właśnie bardzo podobają mi się harciki włoskie. No i może kiedyś się jakiś harcik pojawi, zobaczymy. Czy Nela jest psim urwisem, czy raczej spokojna? Nela w tej chwili jest bardzo spokojnym psem. Generalnie, no, dopóki była szczeniakiem, to no, była urwisem. Wydaje mi się, że jak każdy szczeniak, albo jak większość szczeniaków. Była bardzo energiczna, potrzebowała dużo ruchu, dużo zabawy, dużo uwagi. Bardzo się to zmieniło po pierwszej cieczce. Jak zaczęła się jej cieczka, no to nagle pies zaczął więcej spać, odpoczywać, zamiast ganiać jak szalona z zabawkami, to na przykład leżała, obserwowała, co się dzieje, taka się zrobiła spokojniejsza i nawet jak już cieczka się skończyła, to zachowanie takie spokojniejsze jej zostało. No i ona właśnie taka jest, że bardzo dużo odpoczywa, dużo śpi, oczywiście uwielbia biegać bez smyczy jak szalona po polu, uwielbia wskakiwać do rzeki, kąpać się, ona to kocha, natomiast jest taka równowaga między tymi aktywnościami właśnie takimi pobudzającymi, a odpoczynkiem. Ona potrzebuje, tak jak Wam mówiłam, koło tak godziny takiego biegania, ale to też nie zawsze jest tak, że ona biega w kółko jak szalona, tylko po prostu chwilę pobiega, chwilę pokopie dołki, jak jest jakaś woda, to oczywiście się chętnie pokąpie, ale potem większość dnia jest bardzo spokojna i odpoczywa. Ale też Wam powiem, że ogromny wpływ na zachowanie psa, na zachowanie też Neli, ma ogromny wpływ ma to, jaki my tryb życia prowadzimy, bo w tej chwili ona żyje w bardzo spokojnym otoczeniu. Jakiś czas temu mieszkaliśmy z Nelą w Warszawie na takim typowym blokowisku, dużo psów, małe trawniki, mnóstwo ludzi, hałas, jeszcze hałas z lotniska, no naprawdę bardzo, bardzo trudne otoczenie i ona tam spokojna to nie była, nie, była no dużo, dużo mocniej pobudzona niż jest teraz, więc no tryb życia, to, gdzie mieszkacie, ma ogromny wpływ na psa. No, ale jeżeli chodzi o to, jak w tym momencie się zachowuje Nela, no to jest bardzo spokojna i nie nazwałabym jej urwisem.
Czy planujesz kolejnego psa? Tak. Właśnie intensywnie myślę nad harcikiem włoskim, ale to na pewno nie teraz. Nie mam w tej chwili warunków po prostu, żeby mieć 2 psy, 3 koty. Nie, nie, za dużo. To są takie plany, że tam kiedyś. Jeszcze bardzo lubię goldeny, no ale to zobaczymy. Zobaczymy. To na pewno nie jest na już. To, jak wiecie, będzie dom z ogrodem, dużo miejsca, to wtedy tak. Ile czasu zajmuje ci montaż filmików na YouTube? Bardzo różnie. Takie filmy jak ten, czyli że siedzę i gadam, za bardzo już się nie zacinam, nie przejęzyczam, jak do Was mówię. Nie ma dużo cięć, chociaż i tak bym chciała, żeby było ich jeszcze mniej, ale niestety jeszcze są. No to montaż takiego odcinka to jest tak myślę około 2 godzin. Natomiast bardziej skomplikowane w montażu odcinki potrafią zająć mi tak do 8 godzin, 6-8. Coraz sprawniej mi to idzie. No i właśnie wszystko zależy od tego, jaki jest materiał. Ale czasami zdarza się tak jak był ten odcinek z Olą, która prowadzi sklep zoologiczny, to wtedy taki odcinek zajął mi calusieńki dzień, bo to jednego dnia my się umówiłyśmy, rozstawiłyśmy wszystko, nagrałyśmy wszystko i potem po powrocie ja od razu siadłam do montażu, montowałam, chociaż to nie był też skomplikowany w sumie materiał, on był długi, nie było jakiś przebitek, przejść i tak dalej, ale nie wiem, długo mi się to montowało i potem robiłam miniaturkę, wrzuciłam to na YouTube'a, to calusieńki dzień mi to zajęło. No, więc różnie. O, na co zwracać uwagę przy kupnie szczeniaka z hodowli? No przede wszystkim na to, czy jest to hodowla ZKWP, czy nie. Czy jest to jakieś stowarzyszenie miłośników maltańczyków albo stowarzyszenie psów rasowych albo jakieś tam inne najróżniejsze. Słuchajcie, niestety w Polsce pseudohodowle są legalne. Jeszcze jakiś czas temu dało się wyczuć, czy mamy do czynienia z pseudohodowlą, czy nie, po prostu po cenie szczeniaka. Bo było tak, że na przykład pies rasowy, dajmy na to w sensie rasowy z ZKWP, kosztował 3000, 2,5, 4000. Oczywiście też zależy wszystko od rasy, to taki przykład. I wtedy psy tej samej rasy z pseudohodowli to był koszt 500 zł, 700 do 1000, a teraz niestety to się wszystko wyrównało i może nam się wydawać, że o, skoro kupujemy psa za 4000, no to pewnie jest z dobrymi papierami, rodowodowy i tak dalej. No natomiast tak nie jest. Słuchajcie, ja ostatnio miałam przypadek, gdzie pani kupiła psa z pseudohodowli za 8000. No, więc już ta cena też jest bardzo, bardzo myląca, więc patrzcie po prostu na to, czy to jest ZKWP, czy nie. Oczywiście zdarzają się hodowle, które nie są z ZKWP, a prowadzą je osoby z pasją i nie dla pieniędzy, natomiast to jest taki tyci procent i wtedy zawsze nasuwa mi się pytanie, to czemu nie zarejestrują się w ZKWP? I z drugiej strony w ZKWP też niestety są przypadki hodowli, które są prowadzone tragicznie. Najlepiej jest po prostu korzystać z poleceń, sprawdzać, czy hodowla jest wpisana do ZKWP, spytać się, jakie dokumenty dostaniemy, prosić o wgląd do badań rodziców, no i wtedy jest szansa, że dobrze trafimy. Oczywiście też dobrze jest odwiedzić hodowlę, z której bierzemy szczeniaka. Kolejne pytanie, czy trzeba psa sterylizować, kastrować? Generalnie nie, chyba że bierzecie psa z jakiejś fundacji i na umowie adopcyjnej podpisujecie się, jest takie zobowiązanie, że przeprowadzicie kastrację psa, no to wtedy trzeba. Natomiast przy psach kupowanych z hodowli, przynajmniej u mnie tak było z Nelą, był po prostu zapis w umowie, że nie mogę jej dopuszczać do rozrodu. Więc to już moja decyzja, czy ją po prostu będę pilnowała, kiedy ma cieczkę, czy ją wykastruję. Generalnie, jeżeli chodzi o ten zabieg, to ja jestem bardzo na tak. Na kanale był ostatnio film o kastracji Nelly. Możecie sobie zajrzeć. A czemu jestem za, jeżeli chodzi o kastrację? Słuchajcie, już
tyle razy słyszałam takie opowieści, że ktoś ma psa, który ma 7, 8, 10 lat, nie był wcześniej kastrowany, no bo jak to psa pozbawić, wiecie, ego i tak dalej, pewności siebie. No a potem okazuje się, że to u samców, że na przykład z narządów rozrodczych wypływa jakaś krwista wydzielina, ropa, nie wiadomo co. Okazuje się, że kastrację tak czy siak trzeba przeprowadzić, no tylko zamiast przeprowadzić ją, kiedy pies był młody, zdrowy, silny, nagle musimy taką operację robić na psim seniorku, gdzie już serduszko może gorzej chodzić, nerki mogą być już nie w takim dobrym stanie jak te kilka lat temu. No i tak samo jest u suk. Wiecie, ropomacicze to jest stan, który zagraża życiu suki. No a jeżeli po prostu przeprowadzimy kastrację i ta macica będzie wycięta, no to nie ma szans, żeby suka zachorowała na ropomacicze, więc po prostu z takich względów zdrowotnych ja jestem bardzo na tak, jeżeli chodzi o kastrację. Jeżeli chodzi o to, kiedy przeprowadzić ten zabieg, to ja jestem zdania, oczywiście nie jestem weterynarzem, ale tak z behawioralnego punktu widzenia powiedzmy, ja jestem za tym, żeby przeprowadzać ten zabieg, kiedy pies osiągnie pełną dojrzałość płciową, psychiczną i społeczną, i też fizyczną. Generalnie jak po prostu będzie już dojrzałym, w pełni rozwiniętym psem, a nie jak jest jeszcze szczeniakiem. No dobra, to by było na tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o tematykę szczeniaków, to serdecznie Was zapraszam do udziału w moim takim szkoleniu online, webinarze właśnie o wychowaniu szczeniaków. Tam była masa informacji, raczej praktyki, bardzo mało teorii, więc taka dawka praktycznej informacji, jak wychować szczeniaka. To był webinar, który już się odbył, ale został nagrany i można wykupić sobie dostęp do tego nagrania, więc serdecznie polecam, jeżeli potrzebujecie pomocy albo właśnie powiększenia wiedzy, jeżeli chodzi o szczeniaki, i też zapraszam Was na wydarzenie, które dopiero się odbędzie 29 lipca. Prowadzę szkolenie z nauki rezygnacji, czyli komenda zostaw, fe, nie, nie wolno. To będzie szkolenie online. Przede wszystkim dla psów, które mają problemy ze zjadaniem śmieci na spacerach. Ja z tym w mojej pracy spotykam się bardzo często, naprawdę bardzo, i jak jeszcze na konsultacje do miasta wychodzimy na wspólny spacer, to po prostu to jest tragedia, bo naprawdę co krok jest kanapka, kiełbasa, folijka, maseczka, to jest tragedia, więc nauczenie tej umiejętności rezygnacji na komendę jest mega, mega ważne. Po prostu też ułatwia takie codzienne funkcjonowanie z psem, ale też nauka rezygnacji to jest nie tylko rezygnacja z jedzenia, ale też z różnych zachowań, więc można sobie to rozszerzyć na wiele różnych płaszczyzn. Serdecznie Was zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam też na mojego Ineli Instagrama. Dobra, to już nie przedłużam. Łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Co tu przyszłaś ty na koniec? Dzień dobry! Dzień dobry! Dobry piesek. Dobry piesek. Oj. Dobry.